Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejną recenzję perfumową. Tym razem mam dla Was trzy nietypowe jak na ten kanał i nietypowe jak na mój gust zapachy. Zajmiemy się wodami kolońskimi. Zwariowałem? Czy o co chodzi? Jeżeli temat Was interesuje, to zachęcam, aby zostać ze mną dalej. Jak wiecie, ja nie przepadam za bardzo świeżymi zapachami, tym bardziej cytrusowymi, ale jakoś od dłuższego czasu naszła mnie taka faza, żeby spróbować jakichś wód kolońskich, które przede wszystkim są stare, takich, które mają ciekawą historię, takich, które są długo na rynku i takie, które mają coś mimo wszystko w sobie. Jak wiecie, ja uwielbiam nietypowe zapachy, uwielbiam zapachy, które się czymś wyróżniają, więc znaleźć zwyczajną, klasyczną, jakąś prostą wodę kolońską to nie jest problem w tych czasach. Natomiast ja oczywiście zgłębiłem szerzej temat i zamówiłem trzy wody kolońskie, które jak się okazało są całkiem ciekawymi wodami. Tym bardziej zapragnąłem mieć takie wody kolońskie, dlatego że czasem fajnie jest się odświeżyć czymś tak na szybko, tak niezobowiązująco, a jednocześnie pachnieć całkiem fajnie i sympatycznie i nie jak pospolite zapachy takie świeże, czy po prostu jak taka zwyczajna WC-kaczka. W tym filmie zaprezentuję Wam pierwszą z tych wód kolońskich, ponieważ chciałbym, aby każda woda kolońska znalazła się w osobnym filmie, żeby za bardzo, że tak powiem, nie zaśmiecać tych filmów. Więc dziś zajmiemy się jedną z najstarszych wód kolońskich, jeśli chodzi tu o Europę, czyli zajmiemy się zapachem Maura & Wirtz Echt Kölnisch Wasser 4711. Klasyczna, standardowa marka, która jest bardzo długo na rynku. Zapach, można powiedzieć, już ponad 200 lat jest z nami na rynku. Dosyć skomplikowany skład, natomiast pachnie standardowo, klasycznie, jak taka właśnie stara woda kolońska. Woda ta została wydana w 1792 roku, czyli ponad 200 lat z nami jest na rynku. Powiem Wam, że mi zależało, żeby tę wodę znaleźć w bardzo ciekawej cenie, a jednocześnie w 90 ml, ale ze sprayem. Dlaczego? Dlatego, że ten atomizer się odkręca i w przyszłości chciałbym do tej butelki dokupić sobie większą pojemność tej wody, aby móc po wykorzystaniu tej wody nalewać sobie i wykorzystywać małą buteleczkę do tego, aby mieć zawsze atomizer przy sobie, czy gdzieś w podróż zawsze ze sobą zabrać. Jak wiecie, ja nie przepadam za bardzo za wylewanymi wodami kolońskimi, dlatego zawsze szukam w każdym z zapachów atomizera, aby przyjemnie mi się to aplikowało. Jeśli chodzi o tę wodę, pojemności jest bardzo dużo, aż nawet 800 ml, czyli prawie litr tego zapachu. Wiadomo, jest to woda kolońska, trwałości może nie ma jakiejś super zabójczej, natomiast wydaje mi się, że fajnie jest gdzieś tam się odświeżyć, tym bardziej jeżeli lubicie świeże zapachy, a chcecie coś raczej nietypowego, bądź takiego coś właśnie klasycznego, to myślę, że fajnie to się sprawdzi na wakacjach. Skład jest dosyć bogaty, ale pachnie jak klasyczna, standardowa, stara woda kolońska. Nie jest też bardzo mocna, nie jest też bardzo agresywna, więc myślę, że jeżeli lubicie takie świeże, ziołowo orzeźwiające, cytrusowe kompozycje, to myślę, że będzie to dla Was pozycja. Wiadomo, receptura zmieniała się, natomiast skład pozostał ten sam. Wiadomo, zastępowano niektóre składniki innymi, ponieważ jak wiecie, zmieniają się regulacje dotyczące tworzenia zapachów, ale jeśli chodzi o składniki, to pozostały te same aż od XVIII wieku. Jest to woda kolońska produkowana w Kolonii. Już wiadomo, skąd mniej więcej ta nazwa się wzięła, czyli od kolonii. I tu w jakimś stopniu możemy sobie ogarnąć, że właśnie woda kolońska z kolonii. No dobrze, ja tu gadu, ale no chciałbym Wam pokazać z bliska, jak to wygląda. Opakowanie bardzo mi się podoba, butelka również jest całkiem spoko. Tym bardziej, że w ogóle cena tego zapachu jest całkiem przyzwoita. W DM-ie czy w Rossmanie, jak będziecie w Niemczech, spokojnie znajdziecie to na dolnej półce z perfumami. Ceny nie są bardzo duże, natomiast ja zamówiłem sobie ten zapach w internecie, dlatego że była bardzo ciekawa opcja. Zamówiłem go za jakieś około 40 zł, więc wydaje mi się, że spoko jak za 90 ml, tym bardziej, że ma atomizer. Wygląda to w ten oto sposób. Możecie zobaczyć, mamy taki właśnie złoty nadruk. U góry mamy właśnie Echt Kölnisch Wasser 4711. Bardzo wygląda to przyzwoicie, bardzo ładne połączenie
kolorystyczne. Jeśli chodzi o samą butelkę, to wygląda ona w ten oto sposób. Przypomina jakiś bardzo ciekawy trunek, jakiś gin, jakiś biały rum, coś w tym stylu. Tutaj jest półokrągła, natomiast jak zobaczycie tutaj po boku, z tyłu jest kanciasta. Mamy takie fajne spiłowane brzegi. Wygląda to całkiem ciekawie, takie zestawienie różnych form. Z przodu mamy klasyczne, taki vintage naklejkę. Z tyłu mamy wszystkie informacje na temat zapachu. Korek bardzo dobrze siedzi, tak płynnie, ładnie wychodzi. I powiem Wam, że właśnie przez to, że ten atomizer jest wyższy, to wiadomo, że jest odkręcany, więc bardzo mnie to cieszy, bo będę mógł sobie kupić taką dużo większą pojemność, ponieważ bardziej się to opłaca. Wbrew pozorom, te wszystkie z atomizerami produkty są bardzo drogie w porównaniu z większymi pojemnościami, ponieważ widziałem, że ten zapach mniej więcej chodzi po jakieś 50-60 zł i za tę cenę można dostać dużo, dużo większą pojemność tego zapachu, ale bez atomizera. Więc fajnie jest sobie kupić taką półlitrową butelkę, czy nawet właśnie tą 800 ml i później sobie to uzupełniać. No dobrze, moi drodzy, zerknijmy na skład. Otóż nuta głowy to cytryna, bergamotka, olej pomarańczowy, bazylia oraz brzoskwinia. Bardzo orzeźwiająco, owocowo. Natomiast w nucie serca znajdziemy jaśmin, moją kochaną lilię, różę bułgarską, cyklamen oraz melon. Przyznam szczerze, że tych składników za bardzo tam nie wyczuwam. Mogą one być w bardzo takiej delikatnej ilości, żeby bardzo ładnie złagodzić ten zapach, a jednocześnie nadać mu troszeczkę tej głębi. W nucie bazy znajdziemy mek dębowy, tajtańską wetiwerię, cedr, paczulę, piżmo oraz drzewo sandałowe. Nuta bazy jest bardzo drzewna, aromatyczna. Mamy paczulę, cedr, drzewo sandałowe, więc takie składniki typowo fajne, kolońskie, ale i jednocześnie mocno utrwalające. Ta woda kolońska nie jest jakoś mega trwała, natomiast muszę Wam powiedzieć, że dosyć długo pachnie, jakieś spokojnie 3-4 godzinki wytrzyma. Jak wiecie, woda kolońska jest to najsłabsza koncentracja, jeśli chodzi o stężenie olejków eterycznych w alkoholu. Natomiast woda kolońska służy do odświeżania się. Jesteśmy gdzieś na mieście, na wakacjach i co te 3 godzinki mniej więcej możemy się odświeżyć taką wodą, żeby też po pierwsze nie zabić otoczenia, a po drugie czuć się świeżo i generalnie czuć, że jakoś tam pachniemy. Ja sobie pozwolę tutaj zaaplikować. Atomizer jest bardzo ładny, nie pluje. I tak, jest to dosyć mocno ziołowa kompozycja. Tak jak Wam mówiłem, dosyć retro. Retro, lekka, cytrusowo-ziołowa kompozycja, jeśli chodzi o wodę kolońską. Taka typowa, właśnie stara, klasyczna woda kolońska, jakie to mieliśmy kiedyś do dostania. Pachnie naprawdę bardzo ładnie. Są ludzie, którym oczywiście będzie ten zapach przeszkadzał, ponieważ on jest dosyć ziołowy, dosyć taki, można powiedzieć, roślinny, z cytrusami, jaśminu, lilii, róży. Tak jak mówiłem, ja nie czuję. Myślę, że to jest po prostu dla delikatnego osłodzenia tej kompozycji, żeby nie była aż tak zielona i aż tak cytrusowa. Moim zdaniem jest to super opcja na orzeźwienie latem, żeby mieć zawsze przy sobie. Ciekawa kompozycja, naprawdę ja tam się z tego powodu cieszę. Naszło mnie na wody kolońskie. Oczywiście ja tych wód kolońskich jak na razie używać nie będę, ponieważ mam taki cichy plan zabrać te wody kolońskie ze sobą na wakacje, żeby przede wszystkim zapach ten kojarzył mi się z tymi wakacjami, a na wieczory zabiorę moje takie flagowe zapachy wieczorowe, więc na dzień będę sobie używać wód kolońskich, a na wieczór coś mocniejszego, konkretniejszego, gdzie w tym cieple te cieplejsze i mocniejsze zapachy będą bardzo ładnie wybrzmiewały. Oprócz takich właśnie cytrusów delikatnie podbija nam tutaj paczula. Nie jest ona ziemista ani nic z tych rzeczy. Cedr, drzewo sandałowe jak najbardziej. Ale mocno dominują cytrusy, wręcz bym nawet powiedział taka skórka z cytrusów w połączeniu właśnie z takimi zielonymi akcentami drzew czy właśnie cedru. Bardzo przyjemna, klasyczna woda kolońska. Retro woda, ale myślę też dla osób, które nie przebadają za retro, a lubią świeże, orzeźwiające zapachy, to myślę, że się spodoba. Tak jak mówiłem, jest dużo pojemności, każdy może wybrać coś dla siebie. Ja zacząłem od tej 90 po to, żeby właśnie mieć
atomizer odkręcany, żebym mógł właśnie, gdy mi się spodoba ta woda, sobie zamówić większą butelkę i sobie ją uzupełniać. Dalej miejmy na uwadze to, że jest to woda kolońska, więc za tę cenę można znaleźć już wody toaletowe czy perfumowane, to jednak weźmy pod uwagę to, że jest to przede wszystkim tradycja, jest to woda, która jest bardzo długo na rynku, ponad 200 lat, także no można jej to wybaczyć, ale też kupując sobie później większą butelkę tej wody, taką na przykład właśnie półlitrową czy 800 ml, nie musimy, że tak powiem, jej oszczędzać, tylko możemy właśnie co te 3-4 godziny się tą wodą odświeżać. Dla kogo będzie to zapach? Zapach to będzie dla wszystkich tych, którzy lubią wody kolońskie, którzy lubią świeże, lekkoziołowe kompozycje, troszeczkę retro. Myślę, że ta woda aż tak mocno retro nie wybrzmiewa. Myślę, że w dzisiejszych czasach również wody kolońskie mają bardzo podobny wydźwięk. Bardzo przyjemna, sympatyczna, nie jest jakimś tytanem trwałości, tak jak wody kolońskie, o których Wam powiem w kolejnych filmach, ponieważ tamte wody kolońskie, no, wygrywają zdecydowanie z tą wodą. Nie tyle co zapachem, co trwałością, ponieważ bardzo ładnie się utrzymują. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Był to dosyć krótki film, ale dlatego, że no, o wodach kolońskich za bardzo nie ma co tutaj mówić. Pachną one dosyć jednostajnie, więc tak naprawdę nie ma co tutaj za bardzo zgłębiać tego tematu. Tym bardziej, że z reguły wody kolońskie są o dosyć prostym składzie. Tu co prawda mieliśmy dużo składników, natomiast pachnie, można powiedzieć, tak bardzo prosto, czyli cytrusy, trochę zieloności, trochę drzew, koniec. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie wodę kolońską od marki 4711. Będzie mi naprawdę bardzo miło czytać tego typu komentarze. Napiszcie Wasze doświadczenia w ogóle z wodami kolońskimi. Czy je lubicie, czy może nie przepadacie za bardzo. Jak widzicie, mi troszeczkę się zmieniło i chciałem coś takiego sobie w swoich zbiorach mieć, natomiast spokojnie nie będę rozszerzać mojej gamy wód kolońskich, może gdzieś tam jeszcze jakieś pojedyncze sztuki, które również będą jakimiś cudeńkami bądź bardzo starymi wodami kolońskimi z jakąś tradycją, historią, albo będą na tyle dziwne i na tyle ciekawie będą pachniały, że takie wody u mnie się znajdą. Natomiast jest to tylko taki dodatek w moich zbiorach, także że to będzie najmniejszy odsetek w mojej kolekcji. Dajcie znać koniecznie, czy właśnie używaliście tę wodę kolońską, czy może ktoś z Waszego otoczenia używał tę wodę kolońską, także koniecznie piszcie komentarze. No i standardowo, jeżeli film się podobał, to dajmy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Coraz bliżej 1000 subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!